Cześć, w końcu jest, w końcu wpadła w moje ręce, tak bardzo oczekiwana przeze mnie. Mnie jako fanki Muglera, mogliście się tego spodziewać, że ja już nie będę mogła się doczekać i oto właśnie mamy przed sobą Orę Thierry'ego Muglera, czyli jakby w tłumaczeniu na polski po prostu Aurę. I tak, ja bym się pewnie jeszcze długo nie doczekała na polską premierę, bo ona najpierw miała być na początku wakacji, później pod koniec, później teraz właściwie jest planowana w Polsce na koniec jesieni. Ale tak naprawdę nie wiadomo, czy ona czasami nie pojawi się nawet z początkiem roku 2018. Ja nie mogłam tyle czekać. Nie mogłam po prostu tyle czekać. Thierry Mugler komponuje bardzo specyficzne zapachy. Ja domyślałam się, że może być tak, że te perfumy mi się nie spodobają wcale, ale jednego byłam pewna, że na pewno to nie będzie zapach banalny, dlatego że słowa banalność nie ma w słowniku Thierry'ego Muglera, po prostu nie ma. To jest coś, za co bardzo cenię tego projektanta, to jest coś, co po prostu jest tak naprawdę bardzo unikalne. On idzie na łatwiznę, zawsze potrafi zrobić coś kontrowersyjnego. Jak zobaczyłam opakowanie w internecie, zdjęcie flakonu, pomyślałam sobie, że to jest coś pięknego. Nie byłam do końca jakby przekonana do tego kształtu serca, natomiast całość, cała ta otoczka marketingowa, całość jakby ściśle kojarzyła mi się z awatarem. Te osoby, które widziały film lub wiedzą, o czym mówię, pewnie zrozumieją, co mam na myśli. Klimat dżungli, klimat czegoś niepewnego. Wiedziałam, że będzie zielony ten zapach, ale jest po prostu jakaś tajemnica. Zrobili ogólnie taką otoczkę, że tak naprawdę nie wiadomo, czego się spodziewać. Coś dzikiego, coś roślinnego. Myślałam, że będzie to właśnie zapach dżungli połączonej z jakimś takim czystym powietrzem, z czymś wodnym. To jest w ogóle totalny dziwak, wiecie, to jest totalny dziwak i ja tak naprawdę jedynie większe emocje przez ostatnie miesiące wywołał we mnie jeden zapach i to była Alaya, którą recenzję mieliście okazję już zobaczyć na moim kanale. Więc po prostu, nie wiem, to co Mugler zrobił z tym zapachem sprawia, że tak naprawdę o nim się będzie mówić. Ja nie wiem, czy on się będzie dobrze sprzedawał, bo słuchajcie, on jest totalnie jakiś taki nienoszalny dla mnie, przynajmniej ja go nie potrafię nosić. Nuty otwarcia są bardzo drażniące, to jest zapach taki medyczno-roślinno, nawet nie wiem, laboratoryjny? Ja mam wrażenie, jakby właściwie ktoś próbował odtworzyć tą dżunglę w warunkach laboratoryjnych. I nie do końca mu to wyszło, bo faktycznie czuć roślinność, czuć bardzo dużo jakichś zielonych liści, łodyg, ale jest też taki element, który sprawia, że to wszystko jest jakby nieświeże. Czuć taki fizjologiczno-roślinny rdzeń, który nie do końca mi odpowiada i jakaś metaliczność się pojawia. I pojawia się coś takiego, co z jednej strony tak szalenie irytuje, sprawia, że po prostu ja nie chcę pachnieć Orą Muglera, po prostu nie chcę pachnieć, bo nie mogę jej na sobie znieść, ale z drugiej strony aż korci mnie, żeby mimo wszystko jeszcze raz powąchać ten pachnący bloter, czy też nadgarstek, który skropiłam. Mimo, że zapach mnie tak bardzo męczy, ma w sobie coś takiego, że jednak ciągnie nas do tego, aby go jeszcze raz powąchać, sprawdzić, czy może coś się zmieniło. Czy może teraz będzie pachnieć inaczej? Jak ułoży się na skórze? Przy tworzeniu tych perfum pracowało kilka osób. I nie wiem, czy ta współpraca jakby przebiegała tak na takim etapie dużego porozumienia, czy może było tam gorąco, ale trzeba przyznać, że wyszło im małe monstrum. To nie jest ładny zapach. Gusta są różne i to jest moja subiektywna opinia, ale to nie jest zapach, który pachnie przyjemnie. On ma w sobie coś tak nostalgicznego. Czujemy taki niepokój. Tworzy właśnie taką tą aurę niepewności, aurę takiego trochę zagrożenia. Ja mam przynajmniej takie skojarzenia. Nie, tak pachnie laboratorium szaleńca, który próbuje odtworzyć zapach dżungli i nie wychodzi mu to. Próbuje jeszcze raz i jeszcze raz miesza te wszystkie składniki, komponuje, stara się, stwarza coś mocno fizjologiczno-metaliczno-zielonego. Coś, co do końca nie jestem w stanie, czego nie jestem w stanie zinterpretować. Coś, co intryguje, odstrasza, nieoczywistość, brzydota, która w tym momencie potrafi być zamieniona
w piękno i w coś totalnie nieokreślonego. I jest to zapach, który jest na pewno kontrowersyjny, jest inny, pachnie w ogóle niepowtarzalnie, nie pachnie tak jak nic do tej pory, co nie oznacza, że pachnie łatwo i przyjemnie. To jest totalna abstrakcja. To tak mogłaby pachnieć właśnie poniekąd dżungla zmieszana, nie wiem, z zapachem kosmosu. Coś absolutnie futurystycznego, coś absolutnie zapamiętywalnego i momentami nieznośnego. Więc tak jak pozostałe dzieła Muglera były tak naprawdę takim niezłym zyskiem i były dobrym biznesem, jeżeli chodzi o sprzedaż i były skierowane dla, jakby nie patrzeć, masowych odbiorców, tak tutaj mam wrażenie, że jakbym zamknęła oczy i nie miała pojęcia, kto stworzył zawartość, to jeżeli mam być szczera, pomyślałabym, że to są kreatorzy komponujący bardziej na jakiś rynek niszowy niż mainstreamowy, bo mimo, że zapach jest ciekawy, jest intrygujący, jest inny niż to do tej pory, to jest to zapach bardzo trudny. I bardzo wiele osób kupi go z ciekawości, kupi go, ponieważ jest to nowość, ale nie wiem, czy duża liczba osób z nim wytrzyma w takim codziennym kontakcie. Naprawdę musicie po prostu potestować, ale nie kupujcie go w ciemno, chyba że tak jak ja nie jesteście w stanie wytrzymać do premiery w Polsce i zdecydujecie się na taki zakup, to ostrzegam, nie jest to zbyt przyjemne doznanie. Ma w sobie coś mocno drażniącego, coś, nie, co nie pozwala przejść przynajmniej mnie do kolejnych etapów rozwoju tego zapachu. Coś, co sprawia, że z jednej strony można byłoby powiedzieć, że po prostu zepsuło całą kompozycję, z drugiej strony może to być element, który na tyle ją wyróżnia, że trafi do wielu nosów koneserów. Ta kompozycja nie ma optymistycznej wymowy. W środku jest jakaś nostalgia, jest jakiś niepokój, coś, co dodaje całości takiej niepewności. Tak naprawdę nie wiemy, czego możemy się spodziewać po tym zapachu. Myślałam, że będzie to strumień energii przepływającej przez nasze ciało. Coś się zadzieje, że będzie roślinnie, soczyście i iście dżunglowato. Ale niestety dżungla jest tylko w domyśle. Szalenie awangardowy, szalenie laboratoryjny i szalenie dziwny. Myślę, że wyszedł z tego zapach dla mniejszości, mimo że skierowany na rynek mainstreamowy, nie każdemu przypadnie do gustu. I wiecie, co mi się tak naprawdę podoba w tej kreacji? To, że po raz kolejny Mugler nie poszedł na łatwiznę, że cały czas trzyma poziom, że jego zapachy są zdecydowane, są konkretne, są jakieś, nie są banalne. Nie poszedł taką tanią drogą, nie stworzył kolejnego ulepkowatego monstrum, które tak naprawdę przypomina wszystko już to, co było. Poszedł w zupełnie innym kierunku, bardziej futurystycznym, bardziej odważnym, niekonwencjonalnym i udowodnił, że jest to artysta. Po prostu, nie jest to zwykły sprzedawca pięknego płynu w kolorowych opakowaniach, ale że, może powiem inaczej, że zapachy wychodzące spod szyldu Muglera są to zapachy, które można spokojnie nazwać małymi arcydziełami. Bez względu na to, czy się podobają, czy się nie podobają, są na tyle unikatowe. Mogą być brzydkie, mogą być piękne, ale są po prostu jakieś. Opakowanie będzie wyglądało właśnie w ten sposób. Pokażę Wam je z bliska. Jest zachowane w konwencji mocno zielonej. I teraz tak, na zdjęciu flakon wygląda zdecydowanie lepiej, moim zdaniem, niż w rzeczywistości. Tutaj nie wiem, czy to było spowodowane tym, że, nie wiem, flakon w transporcie, coś tam się z nim zadziało, ale ten element, jak możecie słyszeć, tak dziwnie jest jakby niedopracowany. Nie wiem, czy tu się coś po prostu odczepiło, czy tak jest w rzeczywistości. Nie mam jak tego porównać, no bo wiadomo, nie można iść do perfumerii jeszcze i przetestować. Niemniej jednak nie podoba mi się to. Jest coś, co mi nie pasuje. I jakby sama, no nie wiem, forma tego flakonu nie do końca mi odpowiada. To jakby, moim zdaniem, flakon nie jest jakby mistrzostwem designu. Może jak weźmiecie je w rękę bezpośrednio w perfumerii i zobaczycie, to nie wiem, to wtedy najlepiej ocenicie, tak? Natomiast ja trochę się, jedynie właśnie czym się rozczarowałam, to się rozczarowałam flakonem z bliska.
realnie nie wygląda moim zdaniem tak dobrze, jak wygląda na zdjęciu. To jest moje zdanie, Wy możecie oczywiście mieć inne. Jestem tego zdania bardzo ciekawa, dlatego piszcie koniecznie, jak już będziecie mieli okazję przetestować zapach, co o nim myślicie. Co do trwałości, jest bardzo dobra, projekcja jest również dobra. Tutaj nie ma się do czego przyczepić, jest to jakość, którą Mugler już prezentował dużo, dużo wcześniej, od samego początku i cały czas ten poziom jest zachowany. Także te względy są jak najbardziej na plus. Kwestia zapachu. Czy przypadnie Wam do gustu, czy dacie radę, czy rady nie dacie. Ja nie dałam, ale trzymam za Was kciuki. Jak tylko pojawi się w Polsce, koniecznie idźcie przetestować i piszcie mi, co myślicie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.